Mamy coraz bardziej zaawansowane portfolio, bo wrzucamy sobie nasz kod SQL na GitHuba co jakiś czas, tworzymy wizualizację na Tableau Public, tworzymy wizualizację z Power BI i wrzucamy je na nowy Pro. Dzielimy się tym ze światem. Dzielimy się tym ze światem także wpisami na LinkedIn, co powoduje, że nasze konto staje się aktywne i mamy szansę w ogóle nawiązania jakiejś relacji z kimś na LinkedIn. Bo pamiętaj, że nikt na LinkedInie do ciebie nie napisze, jeżeli twoje konto jest tak naprawdę martwe. Nie ma sensu pisać do takiej osoby, a też nie ma sensu pisać do osoby, która nikogo nie zna. Poza tym, jak nikt cię nie zna, to i tak nikt do ciebie nie napisze. Z czasem to publikowanie na LinkedInie będzie powodowało, że ludzie będą komentować twoje wpisy, będą cię poznawać. Swoją drogą, bez obawy możesz tagować mnie, też cię chętnie poznam. I w ten sposób tworzy się wokół ciebie siatka ludzi. Tylko pamiętaj, że to wymaga twojej aktywnej pracy. To znaczy, nie wystarczy publikować na LinkedInie swoich dashboardów. Trzeba jeszcze komentować posty innych ludzi, zagadywać, zapraszać do znajomych. To jest zupełnie normalny proces. Jeżeli myślisz o tworzeniu swojego portfolio i rozbudowie swojego profilu na LinkedIn przez publikowanie, to pomyśl trochę o tym od strony sprzedażowej. Ja, jeżeli chciałbym sprzedawać, a jak wiesz, sprzedaję kursy, społeczność dla analityków danych, to nie mogę w każdym poście sprzedawać swoich produktów, bo ludzie mieliby mnie po prostu dość i byliby zmęczeni. Dlatego też musisz to przeplatać, to znaczy trochę portfolio, trochę ogólnych wpisów, trochę jakichś własnych przemyśleń, próba zagajenia kogoś, próba napisania czegoś ciekawego o sobie, po to, żeby to było trochę bardziej naturalne i żeby łatwiej ci było zbudować siatkę znajomych na LinkedInie, bo im więcej ludzi znasz, tym więcej ludzi zna ciebie i tym większa jest szansa, że jakaś praca do ciebie dotrze. W obrębie punktu numer 5, w którym teraz jesteśmy, jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę wspomnieć. Mianowicie pamiętaj, by skoro masz już te umiejętności, których zacząłeś się uczyć, aktywnie szukać możliwości także w swoim obecnym miejscu pracy. Na przykład, jeżeli pracujesz w sprzedaży czy w obsłudze klienta, to z pewnością są jakieś możliwości podsumowywania danych i nie każdy to lubi. Więc jeżeli masz możliwość na przykład wyręczyć swojego szefa w podsumowywaniu danych, w tworzeniu jakichś statystyk, rób to. Pamiętaj, że to jest coś, co możesz później zamieścić w CV albo użyć jako argumentu na rozmowie rekrutacyjnej i to ci się bardzo, bardzo przyda. Także nie myśl tylko o swojej idealnej pracy, na którą chcesz się dostać. Myśl o tym, co możesz zrobić teraz w swoim momencie i to nie są tylko rzeczy związane bezpośrednio z nauką, tylko tak jak wspomniałem, z tworzeniem swojego portfolio, z budowaniem siatki znajomych zawodowych, rozszerzaniem pola możliwości, które ostatecznie idzie w kierunku zostania analitykiem. Wreszcie punkt numer 6 to jest po prostu przygotowanie się i strategiczne poszukiwanie pracy. Jeżeli nabyłeś te wszystkie umiejętności, o którym powiedziałem wcześniej, to prędzej czy później, moim zdaniem, tą pracę dostaniesz. O ile oczywiście się nie poddasz. Wymaga to jednak pewnego przygotowania i takiego strategicznego podejścia. O czym mówię? Musisz pamiętać o tym, że musisz się czymś odróżnić od innych kandydatów i pokonać ich, mówiąc wprost, na rynku pracy. Nie jest to oczywiście łatwe i jest na to kilka sposobów. Pierwszy sposób jest taki, że po prostu jesteś wyraźnie lepszy, tak? Masz lepsze CV, masz nieco lepsze doświadczenie, więcej kursów, po prostu więcej za tobą przemawia. Inny sposób to taki, żeby spróbować uderzyć na cenę, poniżej ceny rynkowej, czyli, mówiąc wprost, zaproponować nieco niższe wynagrodzenie. To jest strategia, której ja użyłem. Powiedziałem o tym, że w razie czego mogę z danej firmy po kilku miesiącach odejść. Tak też w sumie zrobiłem, bo ze swojej pierwszej pracy analitycznej odszedłem po roku, nie mogąc dostać sensownej podwyżki w tamtym miejscu pracy, więc zmieniłem pracę na inną i tam już pracowałem za bardzo dobre pieniądze. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest tak naprawdę ukryty rynek pracy. O co chodzi? Chodzi o to, że wielu z nas, jeżeli się rozejrzy, to zobaczy, że zna ludzi, którzy tak naprawdę mogą im tą pracę dać przez polecenie, przez napisanie do kogoś, przez zagajenie, czy w danym miejscu pracy otwiera się jakaś możliwość, przez przejście z jednego działu do innego działu, później z tego działu do jeszcze innego działu i ostatecznie znalezienie się w miejscu, w którym chcielibyśmy być. Po prostu jest to nieco bardziej skuteczna droga niż bezmyślne wysyłanie CV-ek na coś tam, coś tam.pl. Tak? Jest
o wiele więcej możliwości zdobycia pracy niż tylko wysyłanie CV. Naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zapytał swoich znajomych, którzy pracują w IT, czy nie ma u nich jakichś stanowisk juniorskich, na które mogliby cię polecić. Jeżeli będziesz bardzo dobry w tworzeniu networkingu, to z czasem będziesz mógł to robić wobec osób kompletnie nieznajomych. Dlatego, że tak naprawdę jest to korzyść dla obu stron. Ty dostajesz pracę, a druga osoba dostaje pieniądze za referral, czyli za polecenie cię do tej firmy. Jeszcze inną rzeczą jest budowanie relacji z samymi rekruterami, którzy też potrafią być bardzo cennymi sprzymierzeńcami, bo ostatecznie im także zależy na tym, żeby jak najszybciej dostarczyć kandydata, który zostanie przyjęty przez firmę, no bo po to są rekruterzy, żeby znajdować kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni.